Małgorzata Chodkowska, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie wiadomości w Telewizji Republika. W trzecim dniu pielgrzymki papież Franciszek przybył do Mosulu, miasta będącego przez kilka lat w rękach państwa islamskiego. Inwestycje infrastrukturalne realizowane podczas rządów Koalicji Zjednoczonej Prawicy wspomagają rozwój naszego kraju. Lider Konfederacji zszokował opinię publiczną wpisem na temat nieszkodliwości pedofilii. Zaczynamy od historycznej pielgrzymki papieża Franciszka do Iraku. Punktem kulminacyjnym trzeciego dnia była wizyta w Mosulu, mieście zniszczonym przez państwo islamskie. Padły tam bardzo ważne słowa. Braterstwo jest silniejsze od bratobójstwa, powiedział papież Franciszek. Papież modlił się za wszystkie ofiary wojny w tym mieście, w całym Iraku i na Bliskim Wschodzie. Odmówił modlitwę na placu, gdzie stały cztery kościoły. Katolicki, obrządku syryjskiego, ormiańsko-prawosławny, chaldejski oraz syryjski kościół prawosławny. Wszystkie zostały zniszczone przez państwo islamskie do 2017 roku. Papież odwiedził dziś także chrześcijańskie miasto Karakosz na północy Iraku, gdzie został entuzjastycznie powitany. Tam w spalonej i zniszczonej katedrze spotkał się z mieszkańcami, którzy niedawno wrócili z wygnania. Czy Kościół katolicki w Polsce może zmarnować olbrzymi kapitał społeczny, jaki miał choćby w latach komunizmu? Aż 90% Polaków deklaruje wiarę katolicką, ale 60% polskiego społeczeństwa w niedawnym sondażu jest za dymisją Episkopatu Polski. Czy to dzwonek alarmowy dla polskiego Kościoła? To z pewnością efekt wciąż nierozwiązanego problemu pedofilii w polskim kościele. Maria Osińska. Jak wynika z ostatniego raportu Katolickiej Agencji Informacyjnej, polskie społeczeństwo jest wciąż silnie przywiązane do wiary. Mamy jednak do czynienia z postępującą sekularyzacją i laicyzacją, a wskaźnik religijności wyraźnie spada. Młodzież wypisująca się z lekcji religii i mniejsza liczba kleryków w seminariach to tylko niektóre problemy, z jakimi mierzyć się musi polski kościół w XXI wieku. Wyniki raportu ocenił dominikanin ojciec Stanisław Tasiemski. Jeżeli patrzymy na pewne cyfry, one są lepsze niż w innych krajach naszego kontynentu, co nie oznacza, że możemy być spokojni i powiedzieć, żeby robić tak, jak się robiło zawsze. W raporcie poruszono kwestię wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Paulina Guzik z redakcji programów katolickich TVP podkreśla, że Kościół musi się uwolnić od ciężaru nadużyć poprzez pomoc skrzywdzonym i transparentność. To jest wyzwanie numer jeden dla Kościoła w Polsce. Wyzwanie, które kładzie cień na zaufanie wiernych do instytucji. Oczywiście część katolików, księży hierarchów w Polsce powie, to jest wina mediów. A ja odpowiem słowami papieża Benedykta XVI. Tu cytat ze Światłości Świata. W końcu media nie mogłyby donieść w ten sposób, gdyby zło nie było obecne w samym Kościele. Tylko dlatego, że zło było w Kościele, mogło być użyte przez innych przeciwko niemu. Profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaleca w tej kwestii ostrożność. Przez pryzmat kilku osób, które zachowywały się czy robiły rzeczy naganne, można skrzywdzić całą rzeszę duchownych i w ogóle cały Kościół katolicki w Polsce, który spełnia rolę od strony kulturotwórczej fundamentalną. O potrzebie oczyszczenia Kościoła przekonany jest ksiądz profesor Dariusz Oko, który podkreśla, że każda ofiara to o jedną ofiarę za dużo. Zaznacza jednak, że sprowadzanie problemu pedofilii tylko i wyłącznie do struktur kościelnych jest dla Kościoła niezwykle krzywdzące. W ciągu 30 lat od roku 1990 do 2019 skazano w Polsce za przestępstwa pedofilii 28 820 osób, z czego 85 osób duchownych, czyli to są 3 promile. Jak podkreśla, jednym ze środków zapobiegawczych wykorzystywaniom seksualnym w Kościele jest usuwanie z seminariów osób o skłonnościach homoseksualnych. 60% tych przestępstw pedofilii w istocie tak zwanej pedofilii to jest efebofilia, ponieważ to dotyczy chłopców powyżej 15 roku życia. A to już jest efebofilia, nie pedofilia, czyli pociąg seksualny do dorastających chłopców w okresie pokwitania. A to jest typowe zboczenie homoseksualne. Na frekwencję w kościołach znacząco wpłynęła pandemia. Na pewno jest to czas trudny, czas kryzysu nie tylko sanitarnego, ale kryzysu wiary poszczególnych osób. Według raportu polskie społeczeństwo odznacza się jednym z najwyższych wskaźników religijności w Europie, a za wierzących uważa się ponad 90% Polaków. Maria Osińska, Telewizja Republika.
Janusz Korwin-Mikke nie przestaje szokować, tym razem na temat pedofilii. Jego najnowszy, dodajmy, skandaliczny wpis na Twitterze wywołał lawinę komentarzy i oburzenia. To nie pierwszy kontrowersyjny komentarz tego lidera Konfederacji. Więcej o bardzo dużym, wizerunkowym kłopocie konfederatów w materiale Izabeli Kryckiej. Tym razem Janusz Korwin-Mikke postanowił zabrać głos w sprawie społecznych kosztów pedofilii. Odważył się porównać przestępstwa wykorzystania seksualnego najmłodszych do wypadków samochodowych, zadając przy tym pytanie wskazujące całkowity brak empatii dla niewinnych ofiar. Na drogach ginie rocznie 3000 osób, ale dzięki temu mamy sprawny transport. Godzimy się z tym i słusznie. Pytanie. Czy nie lepiej, by 20 czy 50 dzieci więcej padło ofiarą pedofilów, ale reszta traktowała dorosłych ufnie i żyła normalnie, bez wpajanego strachu przed pedofilami? Próba dokonywania jakichś porównań wydaje się działaniem takim szokującym, nastawionym na zyskanie popularności, a tym samym deprecjonowaniem zbrodni. Wydaje mi się, że tutaj wykazał się absolutnie brakiem jakiejkolwiek wrażliwości, odpowiedzialności za słowo i mam nadzieję, że z tego tytułu po prostu poniesie polityczne konsekwencje. Komentarze internautów nie pozostawiały wątpliwości co do oceny też stawianych publicznie przez polityka ugrupowania, które w swych założeniach wolność jednostki stawia ponad wszystko. Ale petardę puścił, i to w momencie, gdy nikt się nie spodziewał. Może Janusz uznał, że Braun ma za duże szanse w Rzeszowie. Aż musiałam dwa razy przeczytać, czy ja dobrze widzę, czy pan jest chory? To nie pierwsza i zapewne nie ostatnia niechlubna deklaracja lidera Konfederacji. Janusz Korwin-Mikke jest autorem również tak kontrowersyjnych wypowiedzi. Pojawienie się dziecka na wózku na lekcjach WF-u jest skandalem i rzeczą niedopuszczalną, bo to 20 chłopaków nie może grać pełną siłą, bo musi uważać, żeby nie tego kaleki, prawda, nie uszkodzić. Jest stereotyp dwudziestowieczny, że kobiety i stereotyp, że kobiety mają taką samą inteligencję jak mężczyzny. To jest stereotyp, który trzeba zniszczyć. Jest to nieprawda. Oczywiście zlikwidować, a tych, co wprowadzili 500+, trzeba wsadzić do kryminału. Partyjny kolega lidera Konfederacji nie dostrzega w tym żadnego problemu. Wpis wygląda na dość kontrowersyjny, ale rzeczywiście należy skupić się na tym, że sam proceder, sam problem pedofilii, który istnieje, należy zwalczać z całą stanowczością. Jest sytuacja też taka, że każdy z nas jest człowiekiem i my próbujemy zainteresować dyskusją przede wszystkim naszych sympatyków, wyborców w różny sposób. Także to jest całkowicie normalna dyskusja polityczna. Konfederacja ma, widać w tej chwili, potężny problem tożsamościowy. Jest rozrywana wewnętrznymi konfliktami, ale również poszukuje nowych wyborców i wraca do starych, dobrych metod Korwin-Mikke, czyli szokuje i próbuje zwrócić na siebie w ten sposób uwagę. Pytanie, na ile Korwin-Mikke może sobie jeszcze pozwolić, pozostaje bez odpowiedzi. Lecz kandydat Konfederacji w wyborach na prezydenta Rzeszowa Grzegorz Braun może potraktować ostatnią aktywność nestora tej partii jako niedźwiedzią przysługę. W naszym serwisie czas na koronawirusowy raport. Liczba przypadków na COVID-19 w ciągu ostatniej doby to ponad 13,5 tysiąca osób. Ministerstwo Zdrowia opublikowało kolejne dane. Od marca ubiegłego roku koronawirusem zaraziło się w Polsce blisko 1 800 000 osób. W ciągu ostatnich 24 godzin wykonano blisko 50 tysięcy testów. Minionej doby na COVID-19 zmarło 126 osób, w tym 101 z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami. Od początku pandemii w Polsce zmarło 45 285 osób. Liczba wykonanych szczepień na COVID-19 to ponad 3 950 000. Pierwszą dawkę przyjęło ponad 2,5 miliona osób, a dwiema dawkami zaszczepiono ponad 1 424 000 osób. Jarosław Jakimowicz idzie na wojnę z telewizją TVN, którą pozwał ochronę dóbr osobistych. Chodzi o program, w którym został pomówiony o gwałt. Aktor domaga się od TVN-u opublikowania oświadczenia w tej sprawie. Taki pozew musiał powstać. Stacja nie dopełniła żadnych starań dziennikarskich, żeby zbadać sprawę, żeby dać szansę, nie wiem, wypowiedzenia się chociażby prokuraturze, wypowiedzenia się chociażby, nie wiem, policji. Ja przez ten rok od tego zdarzenia, które miało niby mieć miejsce, nie zostałem ani wezwany, ani przesłuchany. Ja tego po prostu nie zrobiłem.
W materiale TVN-u, materiale Uwaga, który był po prostu makabrycznym, autorem materiału jest pani Dorota Pawlak, zaproszono terapeutę Maję Herman, zaproszono pana Piotra Kładocznego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która to fundacja, broniąc prawa człowieka, niszczy mnie, niszczy moją żonę, niszczy moje dzieci, nie pytając się o to, jaka jest tak naprawdę prawda. Środowiska feministyczne świętują Dzień Kobiet już 7 marca. Z tej okazji w 5 polskich miastach odbywały się dziś tak zwane manify. Feministki manifestowały w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Opolu i Bydgoszcz. W stolicy uczestniczki manify bawiły się w grupową grę miejską pod hasłem Cudze oczy to nasze więzienia, cudze myśli nasze klatki. Środowiska feministyczne cały czas domagają się aborcji na żądanie. Świadczy o tym hasło manify z Gdańska. Moje ciało, moje życie, moja decyzja. A co z życiem nienarodzonego dziecka? Na to pytanie na manifie nie było niestety odpowiedzi. Przed 3 dniami rozpoczęła się budowa podwodnego tunelu, który połączy części Świnoujścia położone na wyspach Wolin i Uznam. To inwestycja zaplanowana już w 2006 roku, ale wtedy została wstrzymana przez rząd koalicji PO-PSL. Zarezerwowane na jej rozpoczęcie środki w wysokości 200 milionów złotych zostały przesunięte na inne cele. Do dzisiaj nie wiadomo na jakie. Sprawą zajął się Łukasz Żmuda. Rozpoczęcie drążenia tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin ma wymiar nie tylko komunikacyjny, ale także symboliczny. Przed 2015 rokiem rządzący nie wyobrażali sobie, aby wdrażać śmiałe projekty infrastrukturalne. Szczytem marzeń i osiągnięć dla ludzi sprawujących wówczas władzę było pozostawienie po sobie stadionów i mniejszych boisk nazwanych orlikami. Coś, co wówczas wydawało się nierealnym, dzisiaj staje się faktem. Jest to formalne i takie faktyczne przyłączenie Świnoujścia do Polski. No do tej pory Świnoujściu było bliżej do Niemiec, chociażby dlatego, że od strony Niemiec na tą wyspę są 2 mosty, a ze strony Polski nie ma żadnego. Tunel pod Świną to kolejny projekt realizowany w czasie rządów koalicji Zjednoczonej Prawicy. Przekop Mierzei Wiślanej był wielokrotnie krytykowany przez polityków opozycji oraz wtórujące jej rosyjskie ośrodki propagandowe. O konieczności budowy centralnego portu komunikacyjnego wiedzieli już pionierzy rozwoju gospodarczego w przedwojennej Polsce. Powstanie największego w tej części Europy lotniska połączonego nowoczesnymi liniami kolejowymi i drogowymi z najdalszymi zakątkami Polski to wyzwanie na miarę XXI wieku. Niektórzy jednak uważają, że bardzo duże lotnisko już mamy po drugiej stronie granicy. Prawda jest taka, PiS chce budować lotnisko w Szczerym Polu oparte na gigantomanii, bo w zwyczajnie... Ale z drugiej strony jest prawdą, że nie da się dalej rozwijać lotniska Okęcie, ale w nocy nie da się latać nad Warszawą. Czyli w ogóle nie budować centralnego portu komunikacyjnego? Ja uważam, że to jest gigantomania. Przy tym, że będziemy mieli w ciągu 2 lat lotnisko w Berlinie. Platforma również budowała drogo, a można powiedzieć, że najdrożej na świecie. Mówi się, że Stadion Narodowy jest jednym z najdroższych stadionów świata, a finalnie jak przyszło później grać do meczu z Anglią, no to nie mógł się on odbyć, bo woda zalała tak murawę, że nie dało się kopnąć piłki. O tym, jak będą żyły następne pokolenia, decyduje teraźniejszość. Czy pozostawimy im po sobie kraj opóźniony cywilizacyjnie, w którym tylko w wielkich miastach mieszkańcy będą czuli się jak obywatele Europy, a nie europejskiego zaścianka? Takie pytania powinniśmy zadawać sprawującym władzę politykom. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Dokładnie 72 lata temu komunistyczni zbrodniarze wykonali wyrok śmierci na majorze Hieronimie Dekutowskim Zapora, bo taki miał pseudonim. To cichociemny dowódca oddziałów AK, delegatury Sił Zbrojnych na kraj oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Choć miał zaledwie 30 lat, to przed egzekucją wyglądał jak starzec. To efekt bestialskiego, blisko rocznego śledztwa w Urzędzie Bezpieczeństwa. Przyjdzie zwycięstwo. Jeszcze Polska nie zginęła. To jego ostatnie słowa przed śmiercią. Hieronim Dekutowski po kampanii wrześniowej przedostał się na Węgry. Stamtąd po ucieczce z obozu internowania do Francji, gdzie walczył z Niemcami. Po zakończeniu walk na kontynencie trafił do Wielkiej Brytanii. W 1943 roku po ukończeniu szkolenia spadochronowego został zrzucony na teren okupowanej Polski. Jako cichociemny wsławił się obroną polskiej ludności przed represjami na Lubelszczyźnie. A jako szef KDW AK w Inspektoracie Lublin-Puławy przeprowadził 83 akcje bojowe i dywersyjne. Po wojnie był jednym z najsłynniejszych bohaterów antysowieckiej partyzantki. Najbardziej znany i poszukiwany przez
szwadrony NKWD i UB żołnierz Lubelszczyzny. Towarzysze broni podkomendni nazywali go Zagończykiem. Został pojmany przez Urząd Bezpieczeństwa przy próbie przedostania się na zachód. Pokazowy proces został przez komunistów połączony z akcją propagandową. W marcowy wieczór przed 73 laty wraz z zaporą zamordowano jego 6 podkomendnych. Zwłoki majora Dekutowskiego zostały pochowane w kwaterze EU na warszawskich Powązkach. W 2019 roku Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej otrzymała imię majora Henryka Dekutowskiego Zapory. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Za chwilę sport, następnie pogoda. Ja życzę udanego tygodnia. Dziękuję pięknie za uwagę i do zobaczenia.